Cześć, mankowicowie z tej strony Hubertu i dzisiaj będziemy mówić do Evibota. Dawno nie było Evibota, a mam nadzieję, że coś zmądrzała i coś będzie nam tutaj mówiła, więc jak chcecie więcej, to subskrybujcie i łapkujcie, a my zapytamy się jej, czy lubi. No, nie wpiszę. Czy lubi święta? Czy lubisz, a nie lubi? Lubisz święta? Czy święta? Okej. Ale ogólnie 19. Tak. Kierkomas mamy. A więc zbliżamy się do końca. Więc subskrybujcie, żeby nie ominął was kolejny Kierkomas. Czy lubi święta? Tak. Napiszę, że ja też. Ja też. Jesteś dziewczyna czy chłopakiem? Jestem chłopakiem. A co? A nic, tak się pytam. Okej, a nic, tak się pytam. Jakie jest twoje ulubione zwierzę? Pies. O, mój mój też. A ulubiona rasa? Masz ulubioną rasę? Czego? Czego? Psa. Nie mam psa. Ale jaka najlepsza rasa psa według Jezus. Według ciebie. Nawet tak nie napisałam. Nawet tak nie napisałam. Okej. A może zapytamy, czy wierzy w Mikołaja? A wierzy w Mikołaja? Mikołaja. Tak. Taki nawet go poznałem osobiście. Nawet go poznał osobiście. I dał ci prezent? Nie. Nie. Czyli Mikołaj nie dał prezentu. A zapytamy się, dlaczego dzisiaj Evibot to jest taki świąteczny? Bo cię nie znam i pisała, że twój chłopak zaraz przyjdzie. Bo cię nie z... Co? Ona nie tworzy dziwne zdania. Dobra, nie komentuję. Napiszę dużo wykrzykników. Jogo. Czemu, aj dziewczyna? O co ci chodzi? O ten trawaj, co nie chodzi. Spodziewałem się takiej odpowiedzi. Zapytamy się jeszcze raz. O co ci chodzi? Jak znowu? Ale o co tobie chodzi? O co ci chodzi? O co ci chodzi? Chcę ranić twoje uczucia. Chcę ranić twoje gospodarstwo, ale powiedziała, że chcę ranić twoje uczucia. Rozumiem.
Chcę ranić twoje uczucia. A dlaczego? Well, then come. Welcome. O co ci chodzi? I'm sorry, I was blind. Czemu on mówi po English? Mów po polsku. I milion wykrzykników. Nie małeś tylko jeśli jazpers. Jezus Maria, ona cały czas mówi po angielsku. Nie mówisz tylko jeśli istnieje. Teraz tak. Teraz tak. Super. Jej. Jestem dziewczynką. Ok. No ma ty chłopakiem czy dziewczyna? No pytałaś się już. Chłopakie. Pytałaś się już. Okej, to kochasz mnie. Nie. Jesteś. Ja ciebie też nie. To po co pytasz? O Jezu. To po co pytasz? Nie pytam. Pytasz! Przecież pytałam je się. Nie ty, Widzowie Abilu. po. Widzowie potwierdzą i ona mnie wyzywała nawzajem. Dobra, jestem Illuminati. A po co? Po co mi ta wiadomość do życia? Wiadomość do życia. Żeby my się przespali. Nie. Nie. To powiedzieć, gdzie mieszkam. No to powiedz. Nie, bo mnie nie lubisz. No to nie, bo mnie nie lubisz. No to po co pytasz? No to po co pytasz? Ja o nic nie pytam, a ty masz jakieś pytania? Ja mam pytania. Masz już ustrojoną choinkę? Stop. Stop. Nie. Nie ma. A dlaczego No bo mam dziewczynę. no bo mam dziewczynę. I co ci to przeszkadza do ubrania choinki? Ale o co ci teraz chodzi? Odpowiemy tak samo jak ona. O, ten tramwaj, co nie chodzi. O, napisałem źle. Jezus. Źle napisałem. Okej, już poprawiłem i co nam odpowie? Ha, 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 bardzo mieszne. Aha, bardzo śmieszne. Plus jeden. No, ale to nie było śmieszne. Było śmieszne. Nie. Tak. Nie. Tak. 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 I tak. Nie, nie, nie. Tak. Tak.
Tak. Nara nie chce cię widzieć. Nara nie chce cię widzieć. Okej. Hej. Usuń wszystkie wiadomości. Usuń wszystkie wiadomości. Dlaczego? Bo tak mówię. Bo tak mówię. Nie rozkażesz mi. No źle znowu napisałem. Okej, co nam odpowie? Może i nie. Może i nie. Okej. Albo się zapytamy, czy wyjeżdża gdzieś na Wigilię. Jezus. Gdzieś na Wigilię. A mi się klawiatura miętoli. Okej, zobaczymy, Tak. co nam odpowie. Tak. A gdzie? W twoim domu. Do mnie. Okej. Okej, ale tym akcentem, że przyjedzie ona do mojego domu, kończymy ten odcinek i widzimy się jutro. Pa!